Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na UDC-03. Bohaterem bitwy jest Mergneras. Prochorówka, bitwa standardowa. Niektórzy pewnie z Was pamiętają niedawną bitwę Mergnerasa właśnie na tej mapie. Czy to może był łuk ognia? No, nie wiem już teraz. Ale to było losowanie z drugiej strony i to było również na UDC-ie. Tak więc macie szansę zobaczyć UDC-a z drugiej strony w wykonaniu tego samego gracza. No i bitwa również będzie bardzo dobra. Losowanie na ósemki, na topce, więc jest dobrze. No i teraz dodatkowo wylosowało naszego bohatera na tyle blisko pierwszej linii, że nie musiał tracić czasu na podjeżdżanie. Teraz się może rozstawić i już łapie bulldoga. A ten bulldog nie zaświecił go. Fakt, Mergneras stoi troszeczkę za krzaczkiem i będzie ryzykował kolejny strzał. To widać z jego ruchów. Teraz bulldog się oddala i nadal nic. Bardzo ważny przeciwnik padł. Teraz można spokojnie postrzelać do IMX-a. To jest fajne, bo UDES na tyle fajnie się rozstawia, na tyle fajnie podnosi lufę, że tutaj niektóre czołgi miałyby problem z podniesieniem lufy chociażby na tego IMX-a, który właśnie zginął. O, podjeżdża kolejny bulldog. Chodź tu, piesku. Ojojoj, jakiś blind. A UDES odbił, niesamowite, że odbił. Niestety ten strzał był źle przymierzony, jak pantera. Widoczna jak na patelni, nasza fałka robi bardzo dobrą robotę, stoi sobie w krzaczku, spokojnie. I dzięki temu Mergneras ma picie idealne. No i w sumie to wykorzystuje pracę fałki. Tylko on i obiekt 416 ISU stoi za daleko. Troszeczkę chyba. Tak mi się wydaje. Chociaż myślę, że może ten ISU miał w zasięgu rysowania ISA 2. Czy jak panterę. Inaczej chyba by podjechał trochę bliżej. 4-1. Fałka przeszarżowała. Została złapana, tam jest przecież jeszcze, o jak pantera dwójka. No i zobaczmy. No teraz ISU dopiero, zobaczcie, że się rusza na minimapie, podjeżdża bliżej. Także troszkę zła decyzja. Troszkę za daleko. Jeżeli zwiadowca nasz stoi gdzieś tutaj właśnie w krzakach, można zdecydowanie podjechać bliżej, tym bardziej, że przeciwnik stracił już dwa lighty. No teraz Mergneras się wycofuje. Będzie próba strzelania zza krzaków. Bardzo dobrze. Jeszcze jeden strzał. Zobaczcie, jakby strzał z krzaka, na pewno by się wyświecił. Bo nie zapominajmy, że jest tam jeszcze WZ-131. Revaloris. Niestety się rusza. Stań w miejscu, kolego. No. Będzie strzał? No tak, jest strzał. Ale niecelny. Co robi nasze ISU? Nie wiem. Przestawia się na drugą stronę. Śmieszne to trochę. Takim kolosem się przestawiać. Nasz T-150, zobaczcie, gdzie już dojechał. Czyżby nie było już tam jak pantery. Ale jest WZ-a. Pięknie zdjęta. Nietypowy spotter. No i gdzie jest ta jaćka? Mergneras cierpliwie czeka.
Na tym to właśnie polega, na cierpliwym czekaniu, zwłaszcza jeżeli gramy czołgiem, który raczej nie odbija. Siedem, sześć. Bitwa jeszcze nie rozstrzygnięta. Nasz Isu pędzi na samą górkę. Na linię 0. Oj, coś, jakieś zacięcie. No i dobra. Jest Jaćka. Czyżby udało się Jaćce wycofać? No nie wiem. Kolejne zacięcie. Co się dzieje? Czy to u mnie, czy też może u Merknerasa? Złapany Revaloris. On już wie, że za chwilę skończy grę. Jeszcze próbuje coś robić, robić jakieś uniki. No ale to za mało. I można pojechać po Artę. No z tym może być problem, wiadomo. Udes musi się rozstawić troszeczkę. Nie jest tak, że z marszu zacznie strzelać. Celnie. Bo niecelnie zawsze może. Chyba. nie znam się na szwedzkich TDK-ach. Ale ładnie wyświecona artka. Nasz bohater się nie zaświecił. Także spokojnie. A nie świeci się, bo bodajże nie ma. Nie ma żarówy. Z tego, co mi chyba pisał kiedyś, to jeszcze było bez żarówy. Ale nawet jeśli, zobaczcie, nawet jeżeli nie ma żarówy nasz bohater, to zobaczcie, z jakim spokojem grał. Ja bym tu nerwowo skakał po każdym strzale, że się na pewno zaświeciłem. No i że mogę dostać kolejne strzały. A tutaj spokój, jest jednak żarówa. Nie ma tak. A już chciałem naszego bohatera pochwalić za świetną grę bez żarówy. No i zrobione plecy przeciwnikom. Bardzo ciekawe. No i gdzie to nasze ISU, które tak flankowało? Gdzie reszta? Gdzie wsparcie? Tiger 1 stoi tam, gdzie stał. Czyli w bardzo niekorzystnej pozycji. Obiekt 416. No nie no, to są Nevi. No można liczyć tylko no, praktycznie na artylerię w tej chwili. Obiekt 416 to już jest chyba całkiem AFK w tej chwili. Nie, ruszył się. No ale jeżeli Mergneras zginie, to może być kiepsko. Krzaczek. Rozstawienie. Oj, oj, oj. T34-1. Zaświecony nasz bohater, ale T34-1 nerwowo nie trafił. I kto sprytniejszy? Aj, 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 aj. No i tu akurat troszeczkę nasz bohater zlamił. Przytulenie się do T34-1 i chyba kolejny strzał zmarnowany. No kiepsko, kiepsko to wygląda. No i całe szczęście, że T34-1 został w tej chwili zdjęty. No to był fart. Fart tak naprawdę. Tu akurat naszemu bohaterowi zawiodły nerwy. Nie wytrzymał. No i to mogło się bardzo źle skończyć. A wystarczyło przymierzyć. A gdyby ten T34-1 miał lepsze działo. Bo on tam ma chyba potężniejsze działo. Jest taka możliwość, że założy. Już dawno, dawno, bardzo dawno nie grałem tym czołgiem. Nie wiem, czy to działo stracił. To wtedy mógłby faktycznie rozszarpać Utesa. Ale skończyło się wszystko dobrze. Było fajne flankowanie. Na początku oczywiście stanie w krzaczkach. No ale przejdźmy do wyników.
Padła masterka, duży kaliber i Top Gun. 6379 obrażeń, 7 fragów, 1633 expa. Piękny wynik. No piękny wynik. Zwłaszcza na tle sojuszników. Celność. Bardzo ładna. Dystans 2,83. Co jak na kampera. Kamperską mapę naprawdę bardzo fajnie wygląda. Prawie 3 km. Amunicji szło sporo, również później goldowej. Prawdę mówiąc, nie zwracałem na to uwagi, czy tam gold, czy nie, czy zwykłe pociski się skończyły. Nie mam pojęcia. Skupiłem się na samej rozgrywce i myślę, że ta bitwa była całkiem przyjemna dla osób, które lubią te deki. Bo nie każdy lubi stać w krzaczku. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.